W najnowszym wydaniu Wilnoteki opowiemy o historii kościoła pod wezwaniem świętego Rafała w Wilnie i Śnipiszkach wileńskiej dzielnicy, która się zmienia bodajże najszybciej ze wszystkich. Będzie również o tym, że Fundacja Pomoc Polakom na Wschodzie, Instytut Książki wydali i dostarczyły na Wileńszczyznę 4000 kompletów książek dla dzieci. Zaprezentujemy migawki wyjazdu do Belgii i Holandii ubiegłorocznych zwycięzców kabaretonu Studnia, największego święta humoru polskiej młodzieży na Litwie. Będzie też o tym, że za nieco ponad miesiąc odbędzie się gala finałowa kolejnego, 6. już kabaretonu Studnia 2020. Wilnoteka w czwartek, 16 stycznia o godzinie 20:25 czasu litewskiego na antenie TVP Polonia. Powtórka w piątek o 13:50. Do obejrzenia Wilnoteki zapraszamy również na antenie TVP Wilno, czwartek, 16 stycznia, godzina 19:35.